Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym webinarze z tematu HackerCAD. Na dzisiaj przygotowałem szkolenie z obsługi konfiguratora Uniwersa NHC do 1600 amperów. Nazywam się Dariusz Szymkiewicz i jak zawsze prowadzę tematy programów na naszych webinarach. Zajmuję się oprogramowaniem w firmie Hager. Dla przypomnienia, wiadomo, że Państwo mnie widzą i słyszą. Mam nadzieję, że dzisiaj bez kłopotów. Proszę zadawać pytania na czacie, ponieważ ja Państwa nie słyszę. Po naszym webinarze będzie dostępne nagranie. Najpierw na YouTubie, później na naszej stronie do pobrania. I certyfikat uczestnictwa i zakończenia szkolenia. Co na dzisiaj przygotowałem? Przede wszystkim można powiedzieć, że dzisiejszy webinar będzie dłuższy niż nasze tradycyjne spotkania. Myślę, że około półtorej godziny, godzina 45 minut, w zależności od ilości pytań, będziemy ze sobą tutaj działać. Pierwsza część naszego spotkania będzie bardziej teoretyczna. Będzie to prezentacja i omówienie nowych funkcji konfiguratora Univers NHC, ponieważ wcześniej tej funkcji nie było i jest to zupełna nowość w HackerCADzie 6. Następnie po zakończeniu tej części teoretycznej przejdziemy jak zwykle już do programu i na żywo wykonam jakiś projekt w konfiguratorze, aby pokazać też i omówić kolejne funkcje, które lepiej widać już w konfiguratorze, a nie w PowerPoincie. Także omówię główne funkcje konfiguratora, później parametryzacja zasilania, ustawienia ogólne, jeżeli chodzi o wybór zestawu, parametryzowanie tego zestawu. Później przejdziemy do poszczególnych pól, które można dodawać w konfiguratorze oraz dodawanie produktów, które jest tutaj zdecydowanie prostsze niż tworzenie całego projektu. Pokażę też, jak program przełącza się z widoku, z konfiguratora na moduł schemat i te nasze ustawienia są również wrysowywane w schemat. I na koniec przykładowy projekt, to co wspomniałem wcześniej, czyli już przechodzimy do programu HackerCAD na żywo i pytania oraz odpowiedzi. Także zaczynamy. Dokładniejsza agenda, co dzisiaj będzie. Jeżeli chodzi o konfigurator systemu Univers, działa on, czy cały proces przebiega w pewnym cyklu. Musimy pewne kroki przejść, aby można było dokładnie sparametryzować taki zestaw. Można go było później wykonać, bo te ustawienia ogólne będą później zaciągane do poszczególnych pól, do różnego rodzaju pól, które będziemy wkładać i projektować. Wybór zasilania jest tym podstawowym elementem, także o tym też powiem i na PowerPoincie, i w programie. Ustawienia ogólne dla zestawu, a następnie omówimy pola, które są wejście, wyjście, sprzęgło i odpływowe pole z rozłącznikami lub z aparaturą modułową. Wstawię też dodatkowe urządzenia, pokażę jak to działa w praktyce, na co warto zwrócić uwagę, czym się to dodawanie charakteryzuje i co jest takie ważne przy dodawaniu tych produktów. Autouzupełnianie, pokażę jak działa, to będzie lepiej widać zdecydowanie już na projekcie niż w PowerPoincie, ale żeby po prostu pewne rzeczy się utrwaliły, omówię to w dwóch miejscach. I nowa funkcja kontrola spójności.
na tym się skupię już przy projekcie naszym. Także przechodzimy do działania. Co mamy dalej? Ogólne założenie, konfiguracja, cykl. Przede wszystkim możemy projekt zacząć od razu od obudowy, czyli tak jak Państwo widzicie, wchodzimy w moduł odbudowa, nie musimy zaczynać od schematu, od zestawienia materiałów. Tutaj skupiamy się dzisiaj generalnie na funkcjach konfiguratora Uniwersa NHC. Dalej wybieramy tutaj w pierwszym oknie tworzenie układu diagramu Uniwers NHC z listy rozwijanej. I jak taki cykl przebiega? Od uruchomienia programu wchodzimy w właściwości ogólne, właściwości rozdzielnic, czyli charakteryzujemy poszczególne pola, dodajemy urządzenia i automatyczne uzupełnianie, automatyczne pokrywanie, czyli przepraszam, przykrywanie naszej rozdzielnicy maskownicami, aby nie było nigdzie możliwości dotknięcia części pod napięciem. Możemy sobie wydrukować podsumowanie techniczne i jeżeli powiedzmy dodajemy kilka rozdzielnic, to również wchodzimy tutaj w ten cykl wielokrotnie. Co na początku? Na początku wybieramy typ głównego wejścia. I tutaj tak jak Państwo znacie, ci, którzy w ogóle korzystają z programu, a te osoby, które po raz pierwszy mają styczność z naszym systemem Univers, trzeba sparametryzować, wybrać źródło zasilania. Mamy do wyboru transformatory, mamy do wyboru agregaty i inne lub zasilanie poza projektem i w projekcie. Ja na projekcie naszym wzorcowym, testowym wybiorę transformator, bo najczęściej dla rozdzielnic wysokoprądowych, a mówimy tutaj o prądach od 800 do 1600 amperów, traktujemy je jako rozdzielnice główne. Najczęściej wchodzimy w taką rozdzielnicę z transformatora. Także dla przykładu wybiorę po prostu transformator. Jeżeli mamy jedno lub dwa źródła zasilania takiego podstawowego, możemy dać łącznik sprzęgłowy między nimi, możemy wykonać blokadę mechaniczną, aby te zasilania powiedzmy pracowały alternatywnie, a nie oba naraz. Natomiast to też trzeba wszystko rozgraniczyć, dlatego że jeżeli mamy dwa zasilania, może być czasami lepiej dać jako zasilanie rezerwowe, a czasami jako dwa zasilania podstawowe. To zależy od samego układu sieci, od układu zestawu rozdzielczego, który projektujemy. Także po prostu to trzeba wybrać, trzeba sprawdzić, który układ nam bardziej pasuje. Możemy dodać sprzęgła, możemy dodać oddzielny przełącznik dla układu rezerwowego i możemy też tutaj zdefiniować liczbę mostów szynowych. Ograniczenie tej liczby mostów szynowych daje nam jakby łatwiejszy, bardziej przejrzysty układ, ale z kolei może się okazać, że nie mamy mostu wydzielonego powiedzmy dla obwodów PPOSZ, które powinny działać jakby poza naszym układem i poza głównymi wyłącznikami zasilania podstawowego i rezerwowego. Natomiast te obwody PPOSZ, ponieważ są wysoce priorytetowe, mogą być sprzed wyłącznika na zasilaniu awaryjnym na przykład zasilane i taki most możemy sobie również dodać. Także to robimy w tym oknie. Jak to wygląda w praktyce? Taki układzik powiedzmy na dwóch transformatorach, zasilanie podstawowe ze sprzęgłem, bo pracuje jeden lub drugi transformator oraz zasilanie z agregatu prądotwórczego na kolejny most szynowy. Ze sprzęgłem numer 4, prawda, to jest ten aparat, który nam włącza agregat na most szynowy N2.
jeżeli są połączone, może zasilać całość. W zależności od mocy wybranego przez nas i stosowanego generatora. Jak to dalej wygląda? Dalej nam się otwierają takie dwa okna, w których konfigurujemy źródła zasilania. Podstawowe i awaryjne, wybieramy typ sieci. Jeżeli to są powiedzmy transformatory czy agregaty, to dobierając moc, od razu program nam przelicza, jaki prąd znamionowy takiego układu będzie, takiego układu zasilania. Wybieramy typ sieci, co jest bardzo istotne. Oraz czy w danym zasilaniu występuje centralny punkt uziemiający lub nie. Na projekcie to będzie dokładniej omówione przeze mnie, także to wszystko nam się pokazuje w tych ustawieniach głównych dotyczących zasilania. Teraz przechodzimy dalej do ustawień już w samym programie. Po wybraniu zasilania, po zmodyfikowaniu tego zasilania przechodzimy do ustawień ogólnych zestawu, już tego, który nas interesuje, czyli naszego zestawu rozdzielczego. I tutaj mamy w pierwszej części, tak jak to widzicie Państwo na ekranie, od góry są podane parametry tego źródła zasilania, które żeśmy wybrali. Ewentualnie źródeł zasilania, jeżeli jest ich więcej. Dalej charakteryzujemy główny most szynowy, bo możemy go umieścić w różnych miejscach, możemy pokazać, jaki on jest, gdzie są umieszczone szyny ochronne PE. Trzecia grupa ustawień to są ustawienia mechaniczne obudowy, czyli jaka obudowa, jakie IP, jaka wielkość, jaka szerokość i głębokość. To wszystko dotyczy takich parametrów właśnie bardziej mechanicznych niż elektrycznych. I na końcu jakie zamknięcia, czy drzwi pełne, czy drzwi przeszklone i jaki zamek jest nam potrzebny, jaki inwestor sobie życzy. Tak to wygląda na powiększeniu, jakie parametry tutaj możemy uzyskać, jaki typ sieci, czy TNC, czy TNS. Jeżeli mamy dwie sieci, musimy też je odpowiednim rozłącznikiem odseparować od siebie, prawda? Żeby nie pracowały na tych samych układach po prostu w ten sam sposób. Prąd znamionowy zasilania awaryjnego oraz prąd zwarciowy, trójfazowy oraz informacja, czy wybraliśmy centralny punkt uziemiający, czy też nie. Główny most szynowy i tutaj oprócz głównego mostu szynowego też mamy do wyboru położenie obudów wejściowych. Jak widać na rysunku, możemy obudowę wejściową zasilającą, czyli to pole zasilające, umieścić po lewej, prawej stronie, lewej i prawej stronie lub centralnie. Także po prostu to są różne możliwości do wyboru. Kierunek wejść przewodów. Możemy wybrać od dołu lub od góry, w zależności od tego, jaka jest konfiguracja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, w której nasza rozdzielnica jest umieszczona i jaki jest układ przewodów. Co ważne, ważne są też przydziały przyłączeniowe. Mogą być różnej wielkości, w zależności od tego, z jakimi też elementami systemu będzie nasze pole zasilające współpracować. Także to widać dobrze na tym kolejnym slajdzie. Mamy tutaj powiedzmy pole zasilające po lewej stronie i widać, że przyłącze może być 600 lub 750 mm. W zależności od tego, czy zasilamy od dołu, czy od góry.
przepraszam, to na ten wymiar trzeba patrzeć, bo przyłącze mamy tutaj od dołu. Mamy później dodatkowe pole z wyłącznikiem kompaktowym oraz pola odpływowe na rozłącznikach listwowych LVS. Także te informacje są ważne. Jeżeli damy powiedzmy 450 mm, to widać, że zgrywa nam się to z polami odpływowymi na rozłącznikach listwowych i jest ta rozdzielnica łatwiej, lepiej tak wizualnie rozmieszczona, ale też do obsługi jest zdecydowanie lepiej. Jeżeli chcemy przykładowo dać wyżej o te 150 mm, trzeba się liczyć z tym, że aparaty nam też pójdą wyżej i tutaj ta przestrzeń będzie tylko 300 mm. Kolejny właśnie przykład, jeżeli realizujemy taki układ, jak tutaj Państwo widzicie, to są różne możliwości. Przy wyborze ustawień jest też tabela w programie, która podpowiada nam, jak poszczególne pola, jakie mają ustawienia i na co zwrócić uwagę. Także wrócimy jeszcze do tego tematu bardziej praktycznie. Właściwości mechaniczne, czyli tak jak wspomniałem, wybór formy wygrodzenia. W systemie Universe NHC mamy tylko formę pierwszą, nie ma tutaj wygrodzenia w 2B, 4B, tak jak w systemie Unimes do 4000 amperów. IP, możemy tutaj wybrać obudowy szeregowe IP41 lub IP54, wysokość 2000 mm, czyli 2 metry, głębokość 600 mm. Kolor w standardzie mamy kolor szary 70-35 i ściany boczne albo 25 mm. Wtedy się trzeba liczyć, że jednak ten nasz zestaw rozdzielczy będzie trochę większy. Natomiast albo bardzo płaskie, czyli z płaskiej blachy 2 mm, też taka opcja jest do wyboru właśnie w tym oknie właściwości mechanicznych. Wysokość co kołu, kolor co kołu i jeżeli mamy zasilanie od dołu, jeżeli mamy przewodami, wchodzimy od dołu do rozdzielnicy, jest możliwość wybrania uchwytu kablowego właśnie w cokole. Jeżeli na przykład w kanale kablowym nie mamy możliwości mechanicznego wzmocnienia tego kabla, to możemy to zrobić tutaj w rozdzielnicy właśnie w tym oknie. I drzwi, to co jest tutaj ważne, drzwi pełne, drzwi transparentne i jaki uchwyt. Te uchwyty są również podświetlane w programie, są zdjęcia i o jakim uchwycie mówimy, jakim typie zamka, łatwiej jest wtedy nam dokonać wyboru bez katalogu. Dla tych, którzy powiedzmy mają mniejsze doświadczenie z systemem Universe, takie podpowiedzi są stworzone i ułatwiają na pewno sam wybór. Konfigurator pól przełącza nas w kolejne okno i jak Państwo tutaj widzicie, mamy 5 pól do wyboru. Pole z wyłącznikami powietrznymi HW1 mogą to być pola dopływowe, zasilające lub pola odpływowe. Wybór już będzie należał do nas, jest opcja do wyboru. Następne pola również odpływowe lub zasilające z wyłącznikami i rozłącznikami lub rozłącznikami kompaktowymi mocy. Pole sprzęgłowe, które łączy nam dwa mosty. Pole odpływowe na rozłącznikach listwowych pionowych. Możemy tutaj stosować rozłączniki od 160 amperów do 630 amperów. Oraz pole, które najbardziej jest znane z Universa, Universa N, czyli z aparaturą modułową, popularnie zwane jako
pole modułowe. Natomiast możemy tutaj również dawać rozłączniki listwowe na 60 mm, rozłączniki bezpiecznikowe na most 60 mm. Także to pole wcale nie musi być jakieś małe i tylko na aparaturę modułową. Możemy tutaj również żonglować z różne układy, różne konfiguracje połączeń. Tak to wygląda w zestawieniu. Każde pole ma swoją charakterystykę. Te charakterystyki, te okna do konfigurowania są praktycznie takie same. Wszystkie opcje dla każdego pola są dostępne, one są wtedy wyszarzone, ale generalnie można powiedzieć, że ten krok, gdzie definiujemy dane pole, jest praktycznie taki sam dla każdego pola. Co tutaj jest ważne? W tym oknie do konfiguracji danego pola, już konkretnego, mamy tą część wyboru, tą, którą tutaj widzicie Państwo w tej czerwonej ramce, i tutaj ustawiamy różne parametry. Jeżeli chcemy sobie zobaczyć, jak to nasze pole będzie wyglądało, to klikamy przycisk podgląd i pojawia nam się kolejne okno z widokiem rozdzielnicy. Jeżeli będziemy coś zmieniać, coś dodawać, to będzie się zmieniało na widoku. To odświeżanie chwilę trwa, ale będzie to widoczne na widoku i będzie również widoczne od razu w zestawieniu materiałów. Także możemy sobie przejrzeć zestawienie materiałów, czy to, co dodaliśmy, pojawiło się, czy rzeczywiście ten podzespół, który żeśmy wybrali w polu wyboru, jest tym, który chcieliśmy. Dla osób z doświadczeniem, które projektują system Univers, wiadomo, że wiele referencji znają i po prostu w ten sposób można jakby na gorąco sprawdzać, czy dana część jest dodana, jest tą właściwą, o której żeśmy myśleli, prawda? Także w ten sposób możemy korzystać z tego okna i dobrze jest wykorzystać ten podgląd i zestawienie materiałów. Automatyczne uzupełnianie. To już mamy tą funkcję dostępną wtedy, kiedy wybraliśmy pola, kiedy nasz zestaw jest praktycznie gotowy. I co nam to automatyczne uzupełnianie daje? W konfiguratorze Uniwersa NHC daje nam zdecydowanie więcej możliwości niż wcześniej w normalnej rozdzielnicy, którą mogliśmy i możemy nadal sobie ustawiać w systemie Univers czy w tym systemie niskoprądowym. Dlaczego to takie istotne? Dlatego, że oprócz elementów takich jak wsporniki, jak szyny nośne czy inne elementy mechaniczne, przede wszystkim automatyczne uzupełnianie daje nam możliwość połączeń miedzianych, elektrycznych. To jest coś, co wcześniej zabierało dużo czasu. Dobieranie tych elementów łączeniowych dla mostów szynowych o takim przekroju, o innym przekroju między szafami czy między polami, to naprawdę było pracochłonne i wymagało też sporego doświadczenia, aby wykonać to wszystko prawidłowo. Natomiast funkcja automatyczne uzupełnianie, jeżeli chodzi o konfigurator Uniwersa NHC, załatwia nam sprawę jakby automatycznie. Jeżeli są gdzieś elementy, które ze sobą nie współgrają, program nam to ujednolica. Jeżeli mamy, powiedzmy, most szynowy, załóżmy 60 mm, połączony z przekrojem 30 na 10 szyny, to program nam ujednolici do właściwego przekroju. Także te opcje, które sobie chcemy wybrać przy automatycznym uzupełnianiu,
mamy do wyboru w kolejnym oknie, które nam się wyświetla po kliknięciu przycisku automatyczne uzupełnianie. Jak to wygląda? Tutaj już widać, że wszystkie połączenia są zrobione, połączenia między mostami, dane wsporniki, także te ściany boczne. Oczywiście, że możemy sobie w opcjach wyboru pewne rzeczy wyeliminować i dodawać je ręcznie, nie zdawać się na program. Natomiast zwłaszcza dla osób, które przygotowują oferty, dla których, które zaczynają pracę z konfiguratorem, zdecydowanie bezpieczniejsza opcja to użycie automatycznego uzupełniania. Wtedy mamy pewność, że nic nie zostanie pominięte i cały zestaw rozdzielczy będzie nadawał się do zamówienia i montażu. Co też istotne, nawet po tym automatycznym uzupełnieniu pewne rzeczy możemy przesuwać na widoku rozdzielnicy, możemy dodawać lub usuwać. To nie jest już ostateczny krok, że nie możemy nic więcej zrobić. Możemy sobie to jeszcze właśnie skontrolować, czy wszystko jest według naszych wymagań dodane i prawidłowo zabudowane. Wiadomo, że program się posługuje pewnym algorytmem i jesteśmy znani, powiedzmy, na te ustawienia, które są zaszyte w programie. Kolejna funkcja automatycznego uzupełniania, ale inny przycisk, to jest automatyczne uzupełnianie pokryw, czyli taka opcja, jak widzicie po lewej stronie na ekranie, gdzie mamy tylko zabudowane zestawy z wyłącznikiem kompaktowym i z rozłącznikami bezpiecznikowymi LVS, one mają od razu w zestawie w komplecie pokrywy dla tych urządzeń. Natomiast powyżej i poniżej mamy puste przestrzenie. Jeżeli chcemy te puste miejsca przykryć, wybieramy opcję wypełnij pola i puste miejsca i od razu program nam wszystkie miejsca uzupełni. Także możemy też tą funkcję cofnąć, jeżeli byśmy doszli do wniosku, że chcemy tam jeszcze jakiś podzespół zabudować, bo czegoś tam brakuje. Także ta opcja również jest wygodna, zwłaszcza przy takich rozdzielnicach, gdzie mamy więcej tych miejsc pustych i program nam to zrobi praktycznie dwoma kliknięciami. Nie musimy każdego podzespołu dodawać wielokrotnie w programie. Kontrola spójności. Nowa funkcja, zupełnie nowa funkcja w programie, wykorzystywana tutaj w konfiguratorze Universe NHC. Dlaczego dodana i w czym nam pomoże? Ta funkcja znajduje się pod ikonką w zakładce narzędzia, tak jak tutaj widzicie w czerwonej ramce. Ona nam sprawdza różne parametry elektryczne, które były ustawione wcześniej, z elementami tymi zestawieniem obudów, zestawieniem pól rozdzielczych, które zrobiliśmy tutaj w tym konfiguratorze. Gdzie mogą być jakieś błędy, gdzie możemy się spodziewać jakichś informacji przy tej kontroli spójności. Na przykład, jeżeli robimy redukcję mostów szynowych z 1600 amperów na most, który jest do sieci awaryjnej na 1000 amperów. Można to zrobić, natomiast w programie nie ma takiej przejściówki miedzianej, która by pokazywała, jak wykonać otwory. I jest to element, na który trzeba zwrócić uwagę. Dostajemy taką informację, żeby sprawdzić takie połączenia, redukcję mostów, i wtedy wiadomo, że oprócz ten rysunek, który jest do typowego przejścia z 1600 na 1000, wymaga jeszcze jednego otworu.
Także ponieważ te redukcje mostów wiążą się, no nie ukrywajmy, z optymalizacją kosztów, nie wiąże się to z żadnym uszkodzeniem systemu, czy nie jest to niezgodne z dokumentacją. Natomiast generalnie dokumentacja miedzi, którą dostajecie w projekcie, jest wykonana do takich podstawowych, standardowych rozwiązań. Czyli jeżeli mamy mosty 1600, to wszystkie łączniki są dopasowane do 1600. Jeżeli mamy szyny miedziane 40x10, to wszystkie łączniki też są do tych szyn odpowiednio zmiarowane. Jeżeli przechodzimy, łączymy różne mosty, można to zrobić, ale trzeba po prostu zwrócić na to uwagę, że w tych miejscach musimy jakby na podstawie naszej dokumentacji wykonać dodatkowy łącznik. Także no takim może trochę humorystycznym też elementem kontroli jest wysokość cokołów. Jeżeli byśmy przez przypadek gdzieś dali powiedzmy cokół o wysokości 200 mm zamiast powiedzmy standardowego cokołu 100 mm, to program nam też to wskaże, że cokół jest nieodpowiedni. Jeżeli zapomnimy o tym cokole, gdzieś klikniemy, że chcemy pole bez cokołu, to również nam wyświetli błąd. Oczywiście mogą być przypadki ze względu na zabudowę samego pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, gdzie ten cokół nie ma prawa bytu, bo załóżmy tam przechodzi jakiś kanał kablowy i tamtędy wchodzimy do rozdzielnicy. Ale mówię, to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, nie traktować tego jako błędy, tylko jako elementy właśnie do sprawdzenia, czy rzeczywiście nie popełniliśmy tam błędu, czy wszystko jest dobrane. Tym bardziej, że jeżeli zmienimy parametry zasilania, może się okazać, że te parametry zasilania są w sprzeczności z rozdzielnicą. Druga sprawa, jeżeli zmienimy sobie most szynowy na wyższy przekrój, przykładowo jeżeli mamy parametry zasilania na poniżej 1250 amperów i program nam podpowiada, że optymalny do takiego rozwiązania jest most 1250 amperów, może się okazać, że my z jakichś przyczyn będziemy chcieli dać tam most na 1600. Program, właśnie ta kontrola spójności nam wskaże, że tutaj jest coś nie tak, czyli ten parametr, który żeśmy ustawili na elektryczny, który ustawiliśmy przy określeniu parametrów zasilania, nie jest w dobrej relacji z tym, co skonfigurowaliśmy w uniwersie. Jeżeli to jest nasz wybór, po prostu pomijamy ten komunikat, bo wiemy, że to był to przewymiarowanie mostu jest zrobione celowo, a nie przez przeoczenie. Natomiast jeżeli gdzieś kliknęliśmy, powiedzmy, zamiast tego mostu optymalnego na większy przez przypadek, to dzięki takiemu komunikatowi możemy właśnie wyjść z tego błędu i jeszcze raz skonfigurować dane pole i będziemy mieć wtedy już wszystko tak, jak należy. I teraz, proszę Państwa, w zasadzie możemy przejść do projektu. Myślę, że mój ekran już widać. Ja zacznę tutaj od ekranu początkowego naszego HackerCAD-a w wersji 6. Te kafelki, które nam się tutaj przesuwają na ekranie początkowym, co jest istotne, możemy tutaj wejść do naszych
tutoriali. Możemy wejść na szkolenia wideo i mamy tutaj do wyboru i tutoriale, i webinary. Także w ten sposób możecie Państwo skorzystać z materiałów, które już są nagrane. Jeżeli chodzi o tutoriale, one są nagrane do wersji V5, ale będą zmieniane, będą dodawane też sukcesywnie tutoriale do wersji 6. Głównie te, które dotyczą nowych funkcji. Będzie też tutorial poświęcony konfiguratorami. Na razie zapraszam do archiwum webinarów, do tego, co już zostało zrobione. Natomiast też zachęcam do korzystania z naszych tutoriali i z tego, co można zrobić. Otwieram nowy projekt. Robimy sobie. Universe NHC. Data dzisiejsza. 11.11.2023. Program nam się otwiera i teraz sprawdzimy w praktyce, czy to, co mówiłem w teorii, się zgadza. Teoria, powiem, poszła bardzo szybko. Nie wiem, jak z pytaniami. Na razie nie widzę pytań, więc myślę, że spotkamy się na czacie przy projektowaniu już. I teraz przechodzimy do naszego modułu obudowa. To jest ten pierwszy krok w kierunku konfiguratora systemu Universe NHC. Z naszego okna wybieramy z listy rozwijanej Universe NHC. U mnie jeszcze jest Unimes H, ale ponieważ ja pracuję na wersji takiej rozwiniętej, więc u Państwa, ci, którzy pracują na wersji Expert, będziecie mieć dwa okna. Standard, znaczy dwa do wyboru, dwie możliwości. Albo standardowy układ konfiguracji obudowy, albo Universe NHC. Jeżeli wybierzemy Universe NHC, uruchamia się automatyczna, odhacza się od razu automatyczny konfigurator i tutaj mamy do wyboru. Pewne rozwiązania zapisują nam się w programie i jeżeli wcześniej robiliśmy coś takiego, możemy to również wykorzystać, bo program uważa, że taki układ jest jak najbardziej prawidłowy. Możemy tutaj zrobić jeden transformator. Jeżeli chcemy łącznik sprzęgłowy, to musimy wybrać na przykład zasilanie rezerwowe. Może to być drugi transformator, może być agregat prądotwórczy, może być zasilanie poza projektem, bo powiedzmy zupełnie z innego obiektu może do nas przychodzić właśnie to zasilanie dodatkowe. Taki układ jest na dwóch aparatach i na jeden most szynowy. Jeżeli byśmy przykładowo wzięli sobie, załóżmy dwa transformatory, to możemy zrobić też przełącznik sprzęgłowy. Także mamy różne możliwości. To, co tutaj skonfigurujemy, proszę Państwa, będzie miało też przełożenie na dobór rozdzielnic, bo każdy z tych aparatów ma swoje miejsce w rozdzielnicy. W naszym zestawie rozdzielczym. Jeżeli byśmy przykładowo wzięli poza projektem, to będziemy musieli sami scharakteryzować te źródła.
Jest to układ, powiedzmy, który bardzo często jest stosowany. Mówię, takie połączenie. Dwa wyłączniki główne na zasilaniach i tego typu łącznik sprzęgłowy, najczęściej rozłącznik, między dwoma mostami. Także w zależności od tego, jaki układ nam najbardziej pasuje, taki sobie wybieramy, który nam najbardziej odpowiada w zależności od jakichś parametrów. Co dalej? Jeżeli przechodzimy na następne okno i charakteryzujemy naszą sieć. TNC, trójfazowy z penem, 160 amperów. Oczywiście dla naszej rozdzielnicy jest to mało. Możemy sobie tutaj dać, powiedzmy, 800. Wsadziłem 800 amperów. Lub 1400. Możemy wpisać jakiś prąd zwarciowy. Jeżeli znamy te wartości, jeżeli mamy wyliczone, możemy tutaj również powiedzieć, określić, jaki ma być typ sieci na moście głównym. Bo wiadomo, że możemy wejść do rozdzielnicy systemem TNC czteroprzewodowym, natomiast odejścia będziemy mieć pięcioprzewodowe już w systemie TNS. Natomiast przy głównych rozdzielnicach raczej to jest niestosowane, wchodzimy TNC i wychodzimy TNC, a dopiero w rozdzielnicach końcowych możemy ten układ rozdzielić. Tutaj również określamy, czy w rozdzielnicy ma być centralny punkt uziemiający lub nie. Jest to wymóg głównie z rynku niemieckiego, ale w Europie już normy się zmieniają i ten centralny punkt uziemiający jest stosowany w rozdzielnicach głównych. Ze względów, powiedzmy, i bezpieczeństwa, i wygody, wiadomo, że dobrze jest ten punkt, centralny punkt uziemiający doprowadzić do rozdzielnicy. My często mamy tak, zwłaszcza przy mniejszych obiektach, że ten centralny punkt uziemiający jest w którymś miejscu, gdzie wychodzimy, powiedzmy, z uziomu otokowego i z uziomu fundamentowego do budynku. Natomiast z tego centralnego punktu uziemiającego wchodzimy przewodami zgodnie z normą do rozdzielnicy i tam dajemy główną szynę uziemiającą. Także tutaj jest to do wyboru, jeżeli, powiedzmy, ten centralny punkt uziemiający chcemy wstawić do rozdzielnicy i tam go mieć, to możemy po prostu od razu go tutaj zaznaczyć. W Polsce, z tego co wiem, jest to na razie rzadko stosowane. Bardziej jest właśnie ten układ, o którym powiedziałem, że centralny punkt uziemiający jest oddzielnie od głównej szyny uziemiającej i tam dopiero jakimś przewodem, najczęściej miedzianym, wchodzimy do rozdzielnicy, czy w okolicy rozdzielnicy dajemy główną szynę uziemiającą. Także tu parametryzujemy sieć. I dalej. Dostałem komunikat, że prąd zwarciowy przekroczył wartość. Więc zrobimy inaczej. Damy tutaj transformator albo dwa transformatory i program nam podpowie. 34, możemy sobie dać 400. Dwa transformatory 400 kVA. Oczywiście dopuszczona jest tutaj też praca równoległa. Dlatego ten prąd zwarciowy nam się zsumował.
Wchodzimy w konfiguratora obudów. Pokazuje nam się takie okno. Jest to pierwsze okno właściwości sieci. Mamy TNC, prąd znamionowy zasilania podstawowego 1155 amperów. Centralny punkt uziemiający nie, bo taką opcję żeśmy przyjęli i tak żeśmy wstawili. Teraz proszę zobaczyć położenie obudów wejściowych. Czy będzie w środku, czy będzie gdzieś z kraja. Możemy sobie wybrać lewe lub prawe. Kierunek wejścia góra lub dół. I przedział przyłączeniowy. Jeżeli na to najedziemy, to to, o czym Państwu wcześniej mówiłem, gdzie pokazywałem te slajdy i wysokości. Tutaj mamy taką tabelkę już bardziej, bym powiedział, uproszczoną, ale z kolei mamy zbiór wszystkich istotnych parametrów. Dla rozdzielnic IP54 i IP41 o wysokości 1900 lub 2000 mm mamy podane w jednej części tabelki i możemy je tutaj odpowiednio dobrać, zobaczyć, jakie mamy możliwości przy zasilaniu, powiedzmy, od góry. Mamy możliwość wzięcia standardowy przedział, jaka jest wysokość. Dajemy 450, prąd znamionowy możemy sobie właśnie podnieść. 800, bo nie przekraczamy jakby wielkości jednego transformatora i wtedy może być ok. Zostawimy taki most. Jeżeli nam program gdzieś coś wyrzuci, to będziemy wtedy też mieli możliwość skorygowania, sprawdzenia, czy wszystko według nas się zgadza. ICW się zgadza. Położenie przewodu N lub PEN, w naszym przypadku PEN, dajemy od góry, bo tak przewodami wchodzimy i będziemy wychodzić. Właściwości mechaniczne. Forma pierwsza, obudowa IP41 lub IP54, w zależności od tego, jakie są warunki środowiskowe. Głębokość przy tym prądzie już jest tylko 600 mm. Kolor. No i głębokość, grubość ściany bocznej powinno być 2 mm, przepraszam. Wysokość cokołu, kolor cokołu bez zmian, bo wszystkie cokoły mamy w kolorze czarnym i uchwyt w cokole. Jeżeli wchodzimy przewodami od góry, no to wiadomo, że nie jest nam potrzebne. Typ drzwi, drzwi pełne. I tutaj możemy wybrać, co chcemy i jaki zamek na przykład tego typu. Możemy te ustawienia również wstawić jako domyślne. Oczywiście nie wszystko tutaj będzie tak jak teraz, ale na przykład te ustawienia do drzwi będzie, powiedzmy, brany może być też na przykład dwupiórkowy 3 mm, możemy sobie je zapisać i przejść do następnego kroku. I tutaj mamy już konfigurację poszczególnych pól rozdzielczych. Tak jak wspomniałem, obudowa wejścia, wyjścia z wyłącznikami powietrznymi ACB, czyli nasz HW1, obudowa wejścia, wyjścia z kompaktami, obudowa sprzęgłowa z kompaktami i obudowa wyjściowa z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi Vertigroup, czyli nasze LVS-y, obudowa wyjściowa modułowa, ale tak jak tutaj widać, oczywiście zdjęcie jest małe, można zastosować też aparaty nie tylko modułowe, bo możemy tutaj w systemie Uniwers dawać również mosty 60 mm lub 40 mm, rozstawszym 60 lub 40 mm i dobierać aparaturę właśnie na te mosty szynowe. Także takie pole przy rozdzielnicy głównej również ma jak najbardziej szerokie zastosowanie. Ja tutaj podświetliłem pole z wyłącznikiem
powietrznym i takie pole będziemy konfigurować. Funkcja zasilania, mamy podstawową lub odpływ. Zasilanie góra 450 mm od góry, możemy tu jeszcze zmienić w tym miejscu. Liczba przyłączy kablowych. W zależności od tego, czy mamy więcej przewodów, czy mniej, możemy sobie zmienić przykładowo na 4, bo będziemy, załóżmy, wchodzić po 4 żyłami na fazę i taki układ, żeby mieć więcej miejsca w rozdzielnicy, żeby lepiej to połączyć. Będziemy mieć wtedy po 2 płaskowniki miedziane na fazę. Pokażę to również na widoku. Będzie to zdecydowanie lepiej widoczne. To wszystko nam się tutaj zmienia i mamy też podgląd. Podgląd się wyświetlił na drugim ekranie. Zaraz to okno wstawię, prawda? I tutaj też mamy możliwość widoku. Powiedzmy, nas interesuje bez pokryw. Możemy sobie zobaczyć, jak to, co Państwu mówiłem, te przyłącza poczwórne, czyli powiedzmy po 2 przewody na każde przyłącze możemy tutaj dać. Jeżeli sobie zmienimy na 2, proszę zobaczyć, zostało nam po 1 płaskowniku. Także od razu możemy też te nasze zmiany sprawdzać na bieżąco na podglądzie. I myślę, że ta funkcja akurat jest bardzo przydatna. Oczywiście, że jeżeli dojdziemy do wprawy, to będziemy pamiętać, jak to wszystko wygląda i nie będziemy musieli za każdym razem z tego podglądu korzystać. Natomiast zwłaszcza przy początkach projektowania i korzystania z konfiguratora warto z tej funkcji korzystać. Położenie przewodu PEN góra, główny punkt PE bez, prąd znamionowy, właściwości urządzenia. Dajemy 800 amperów, montaż stały i szerokość pola 600 mm co kół. I tutaj jeszcze ważne, możemy sobie wybrać pozycję zawiasów. Jeżeli chcemy, żeby się otwierało jakby na zewnątrz zestawu, to zostawiamy lewe zawiasy, tak jak podpowiada program, ale możemy sobie też zmienić. Jeżeli byśmy tutaj przeszli drzwi zewnętrzne, prawy, widać, że klamka jest po lewej stronie, zawiasy mamy po prawej stronie. Także to sobie możemy też sprawdzić, jak nam to bardziej wygląda. Zamek dwupiórkowy i teraz pokrywa dachowa. Ja na chwilę zamknę ten podgląd, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Mamy do wyboru pokrywy dachowe, na przykład z wycięciami. Możemy sobie dać różne, możemy dół bez pokrywy. I tutaj, tak jak wspominałem, mamy zestawienie materiałów, które widzimy, że jest w naszym polu zastosowane. Zakończ i program nam dodaje naszą rozdzielnicę. Oczywiście też ją sobie możemy obejrzeć. Jest to dokładnie to, co widzieliśmy wcześniej. Przepraszam. I przechodzimy do kolejnego pola.
Kolejnym polem powinno być pole sprzęgłowe. Wybieramy. Tutaj w zasadzie nie musimy nic skonfigurować, bo wszystko nam się zapisało. Aha, tutaj możemy tylko dać płytę pełną. Mamy drugie pole. Przechodzimy do trzeciego. Ten proces się będzie powtarzał przy naszej konfiguracji zestawu. Tutaj dajemy sobie 800 i będziemy tutaj mieli pole z wyłącznikiem kompaktowym. Pierwsze pole to było z wyłącznikiem powietrznym. Tu nam się wszystko podpowiedziało. Dajemy sobie inne. Inne wloty. I mamy coś takiego zrobione. Teraz możemy sobie dodać do tego urządzenia. Aparaty do zabudowy, główna aparatura zabudowa, wyłącznik 800. Tam był stały chyba. Zaraz zobaczymy. Tak, kropka nam się podświetliła na niebiesko, czyli określiła miejsce stawienia tego aparatu. Teraz wyłącznik mocy 800. I na sprzęgło damy rozłącznik mocy również 800 amperowy. I mamy naszą rozdzielnicę w tej konfiguracji zrobioną. Możemy ją sobie obejrzeć, zmienić styl na rozdzielnicę transparentną, na izometryczny i zobaczyć, jak ona tutaj wygląda, jak nasze połączenia z aparatami i z mostami szynowymi są zbudowane. Dzięki temu, że przełączyłem na tryb transparentny, to widać też wszystkie połączenia od strony tylnej, zamkniętej rozdzielnicy. Jak to jest? Oczywiście nie mamy tutaj połączeń elektrycznych. Czyli wchodzimy do tego, co dla nas było, o czym mówiłem, że funkcje automatycznego uzupełniania są jednak ważne i dobrze z nich skorzystać, bo zrobi to program dużo szybciej niż my, szukając po katalogu różnych elementów. Otwiera nam się okno. Możemy sobie tutaj właśnie pewne rzeczy odhaczyć. Mamy tutaj Orion Plus. Orion Plus możemy akurat dla systemu Uniwers odhaczyć. Natomiast możemy też ustawić jako domyślne. Klikamy OK i program nam uzupełnia cały zestaw rozdzielczy. I co nam dodał? Dodał nam od razu, widzimy, wsporniki UN-y pionowe, do których są mocowane zestawy i pokrywy. Dodał nam szynę PEN, która jest puszczona przez trzy pola i ma łączniki. Widzimy tutaj już mosty szynowe połączone ze sobą i jak przejdziemy na widok izometryczny, to proszę zobaczyć to, czego nam brakowało. Mamy teraz już wszystko wykonane, prawda? Wszystkie mosty są połączone ze sobą.
Możemy zobaczyć od dołu rozdzielnicę, możemy zobaczyć od góry, możemy ją sobie wrócić. Tak wyglądają nasze przyłącza, tak wyglądają mostki między poszczególnymi elementami. W polu sprzęgłowym widać, że mamy dwa mosty, bo jeden jest z przodu, drugi z tyłu. Nasz rozłącznik łączy te dwa mosty. Możemy to sobie jeszcze od góry zobaczyć. No tu widać lepiej, że jeden most szynowy jest połączony z polem po prawej stronie, drugi most szynowy, ten z tyłu, jest połączony z polem po lewej stronie. To wszystko tutaj mamy. Co ważne, w strukturze projektu możemy sobie teraz, proszę Państwa, dodać na przykład podsumowanie techniczne. I to podsumowanie techniczne będzie wyglądało w ten sposób. Taka karta może nam się wydrukować od razu z naszym projektem i pokazujemy, jakie są parametry sieci, jaki jest prąd znamionoroboczy, znamiono IB. Także te wartości, wysokość cokołu, waga dla całej lokalizacji to jest 260 kg. Także i według jakiej normy został ten zestaw zrobiony. Czyli według normy 61439, część pierwsza i część druga, ponieważ jest to rozdzielnica przeznaczona dla osób z uprawnieniami, nie dla osób postronnych. Co możemy tutaj jeszcze dodać? Plan wiercenia w podłodze. No to jest też bardzo ważne dla ekip montujących. Taki plan, który też możemy wydrukować, pokazuje nam, jakie jest rozmieszczenie otworów do mocowania i jak powinniśmy taką rozdzielnicę o obrysie dokładnie tutaj widocznym pokazać. Także wszystko tutaj jest wymiarowane do ścian zewnętrznych całego zestawu. Jeżeli tutaj klikniemy na to położenie przyłączy w obudowie, możemy sobie wydrukować raport. Co nam program napisał? Zakończenie lewe i prawe, a położenie obudów wejściowych na planie jest prawy koniec. Ponieważ mamy wybrane dwa transformatory do zasilania naszego układu. Program widzi, że jako zasilanie jest obudowa pierwsza i druga, czyli właściwie pierwsza i trzecia, prawda, na naszym planie. Zaraz się tutaj przełączę. Z tego sobie możemy wyjść, czyli zewnętrzne z pokrywami. Obudowa, styl projektowy. Dlaczego nam tak zrobił? Dlaczego daje taką informację? Bo wybraliśmy, że wcześniej przy konfiguracji całego zestawu będzie na po lewej i po prawej stronie, a tutaj mamy koniec prawy. Nie jest to błąd i nie jest to w żaden sposób błąd nasz jako konstruktora tego zestawu, tylko że po prostu mamy dwa zasilania. I ponieważ mamy dwa zasilania podstawowe, to na tą chwilę program nam na to zwraca uwagę, że
jest to niezgodne jakby z tym, co żeśmy wcześniej określili. Myślę, że to jest element taki do kosmetycznego poprawienia, żeby taka opcja powiedzmy dwóch zasilań podstawowych czy większej liczby zasilań podstawowych była też uwzględniana już nie jako element, który należy, na co trzeba zwracać uwagę. I uzupełnimy puste miejsca teraz. Mamy naszą obudowę już zabudowaną, podłączoną, tak jak chcieliśmy. Możemy wykonać też... nie możemy zrobić obliczeń temperaturowych, bo nie ma schematu. I teraz, jeżeli przełączę się na moduł schemat, to program nam domyślnie ustawi te urządzenia, które tutaj mamy. I co nam się pokaże na schemacie? W układzie tabeli będziemy mieć bardzo uproszczony widok. Ponieważ mamy dwa zasilania, wyłącznik główny, drugi wyłącznik główny i sprzęgło między tymi torami do zasilania. Jeżeli się przełączymy na schemat, jest to pokazane w ten sposób. Ja to powiększę. Zasilanie pierwsze, zasilanie drugie. I tutaj mamy most szynowy CU1 i most szynowy CU2. Dalej jest jakby pokazany most CU1 na sprzęgle. Oczywiście możemy w tabeli schematu dodawać różne urządzenia. Możemy też wrócić do naszego konfiguratora obudowy. I dodać tu, z tego poziomu jedno pole odpływowe na rozłącznikach pionowych. A, tu mamy do wyboru następny. Góra 300 mm, kierunek odpływu. Tu jest dosyć istotna kwestia przy tym polu, dlatego że mamy różne podzespoły do rozłączników listwowych. Jeżeli chodzi o odpływ dołem, to te podzespoły mają wysokość 750 mm i nie jesteśmy w stanie tam nic więcej zrobić. Wszystkie aparaty muszą mieć skierowane odpływy w dół i w takim podzespole są montowane. Natomiast jeżeli dajemy podzespół góra, to mamy możliwość zabudowania aparatów w różny sposób. Możemy dać górę lub dół, możemy też dać elementy pomiarowe do takiego układu. Także on będzie wtedy większy, ten podzespół. Damy tylko do góry. Sorry, tutaj góra. I tutaj jeszcze jest jedna ważna kwestia. Czy dajemy aparaty z grupy 00, czy dajemy aparaty z grupy 00 i grupy 1-3, czy dajemy tylko aparaty z grupy 1-3. Z czym się to wiąże? To się wiąże tylko z rysunkami szyn miedzianych, które są odpowiednio przygotowane w zależności od otworowania pod osadzenie nakrętek wciskanych. Dlatego, że aparaty z grupy 00 mają szerokość 50 mm i powinny mieć te nakrętki nabite właśnie w takim module. Natomiast jeżeli mamy aparaty tylko z grupy 1-3, czyli 1-2-3, to mamy moduł
100 mm i w takich odstępach są nabijane nakrętki. Urządzenia pomiarowe, tak, nie dlatego, że musimy zastosować urządzenia pomiarowe, możemy zastosować, jest dopuszczone, prawda, że możemy to zastosować, dlatego, że podzespół, który tutaj stosujemy, jest wyższy o 150 mm, on ma 900 mm wysokości i możemy tutaj stosować właśnie na aparatach również elementy pomiarowe. Pozycja obudowy prawa, pozycja przyłączy, lewa lub prawa, drzwi pełne, zmienimy zamek na prawe, ponieważ to jest prawa skrajna i inne. I teraz nam program dorzuci obudowę, ale nie mamy, usunął nam cały pakiet automatycznego uzupełniania. Więc jak zobaczymy teraz bez pokryw, jest tak, dodamy tutaj urządzenia nasze odpływowe, czyli aparatura główna, rozłączniki listwowe, 250, 4, jeżeli mamy do góry, to klikam prawym klawiszem myszy, podświetla mi się okienko i teraz uzupełniam automatycznie. Mam 4 aparaty zabudowane. I znowu musimy wejść w automatyczne uzupełnianie, dlatego żeby wszystkie połączenia miedziane, wszystkie elementy dodatkowe, wsporniki zostały do naszego zestawu dodane. Mamy taką rozdzielnicę, damy widok z pokrywami, więc znowu wchodzimy w automatyczne uzupełniania, wypełni puste miejsca i mamy już nasz zestaw zrobiony. Teraz przechodzimy na schemat, dorzucimy sobie te aparaty. Zaraz wrócę jeszcze do raportu spójności, natomiast chciałem pokazać, jak nasz schemat wygląda. Z mostu CU2. Natomiast jeżeli byśmy chcieli ten aparat, czyli załóżmy, no nie zrobimy, wszystkie aparaty musimy przełożyć, nie możemy tego zrobić po jednym. Możemy wejść w funkcję dystrybucja i przełączyć się na most CU1. Przydziel i powrót. I widać tutaj, że mamy przełączony. Spróbuję wszystkie 3 przełączyć. CU1. I potwierdź. I teraz proszę zobaczyć, wszystkie te rozłączniki mamy jakby spod tego mostu głównego połączone. Także przez funkcję dystrybucja, podświetlając dane urządzenie, możemy przydzielić mu zasilanie takie, na jakim nam zależy. I tutaj jest, mamy 3 rzeczy, 3 jakby błędy. Położenie przyłączy w obudowach, prądy znamionowe głównych szyn zbiorczych i struktura elektryczna. Dlaczego taki raport? No dlatego, że w tym miejscu mamy aparaty o prądzie znamionowym 250, czyli praktycznie 1000 amperów.
a nasz most główny ma 800 amperów. Ale my wiemy, że te aparaty nie pracują z takim prądem ciągłym i obciążenie tych obwodów jest zdecydowanie mniejsze. Parametryzacja obwodów musi się odbywać na schemacie i tam jesteśmy w stanie sparametryzować te obwody. Teraz przejdę na schemat. To jest też bardzo ważne przy obliczeniach cieplnych. Jeżeli nie wprowadzimy żadnych zmian, program nam liczy zgodnie z normą i takie obciążenia daje. Więc tutaj, gdzie możemy coś takiego zrobić? Pokazujemy wyjście z aparatu F1, z rozłącznika bezpiecznikowego i możemy mu tutaj wpisać prąd ciągły, załóżmy 50 amperów, bo taki będzie. Tutaj również możemy z ręki wpisać 50 amperów. 50 amperów i 50 amperów. Czyli mamy tutaj obciążenie w sumie na tych wszystkich aparatach 200 amperów prąd ciągły. Teraz możemy sobie wykonać obliczenia cieplne. I pokazuje nam, że dopuszczalna temperatura w zestawie to są 22 stopnie przy temperaturze otoczenia 20 stopni. Jeżeli byśmy tutaj dali 25 stopni, bo załóżmy w jakimś pomieszczeniu jest cieplej, no to ta temperatura nam się podniesie. Ponieważ są wszystkie te aparaty, które tutaj zastosowaliśmy, są aparatami przemysłowymi. One są kalibrowane w temperaturze 40 i 50 stopni, więc spokojnie możemy założyć temperaturę wewnątrz rozdzielnicy dla tej grupy aparatów 40 stopni i wiadomo, że ona tutaj nie jest przekroczona. Natomiast to, co nam się pokazuje w rozdzielnicy, w protokole z badań temperaturowych, to mamy takie informacje, gdzie mamy podane prądy na odpływach, sparametryzowane i takie straty mocy na każdym z aparatów przy tym prądzie. Aparaty są duże, dlatego straty mocy przy tak małym prądzie są niewielkie. I taki raport możemy sobie wygenerować z nagrzewania. Tutaj możemy też naszą rozdzielnicę umieścić albo przy ścianie, albo wolnostojącą. No, we wnętrze takich dużych się nie stosuje. To też by nam zmieniło, powiedzmy, obliczenia cieplne i nagrzewanie. I raport z nagrzewania pojawił nam się tutaj do pobrania. Proszę Państwa, widzę pytania na czacie, więc postaram się od razu na nie odpowiedzieć. Czy w programie można tworzyć schematy jednokreskowe, w szczególności dotyczy odbiorów? Tak jak pokazałem, tak jak najbardziej są tutaj do wyboru trzy możliwości. Akurat teraz nie będzie to widoczne, ale mamy chwilę czasu. Struktura projektu. Ja sobie dodam rozdzielnicę, aby to pokazać. Rozdzielnica druga. No i teraz jak wejdziemy, czyli wchodzimy w nową rozdzielnicę, wybieramy moduł schemat i mamy do wyboru. Asystent jednokreskowego schematu, asystent wielokreskowego schematu.
To są schematy automatyczne, gdzie program nam wiele rzeczy podpowiada. Nie musimy rysować przewodów ręcznie, tylko rzeczywiście wstawiamy urządzenie i tutaj też mamy do wyboru tą tabelę, którą Państwo widzieli wcześniej. Jeżeli chcielibyśmy wejść na schemat wielokreskowy manualny, tylko wielokreskowy, to tutaj już rysujemy wszystko od początku i na jednym z webinarów pokazywałem, jak z takiego schematu manualnego korzystać i jak budować sobie makra, z których możemy jak z klocków, jak z puzli praktycznie układać cały schemat, bo pewne obwody są powtarzalne, tak jak na przykład zasilanie, możemy modyfikować i zapisywać jako makro w programie i później z tego makra korzystać. Także zapraszam na webinar, na którym mówiłem o tym schemacie manualnym. Następne pytanie. Czy jest możliwość dodawania kabli do rozdzielnic? I tak, i nie. Dlatego, że jeżeli tutaj spojrzymy na nasz rysunek, możemy oczywiście dodać przewód. Tam jest 50 amperów, powiedzmy, że o, 35 to wystarczy w zupełności. I mamy ten przewód opisany. Możemy też dla danego obwodu we właściwościach jeszcze wpisać długość tego przewodu, ale jest to tylko informacja dla wykonawcy. Tego przewodu nie jesteśmy w stanie umieścić w zestawieniu materiałów. Także na schemacie tak możemy dodawać przewody, natomiast nie dodamy go do zestawienia materiałów, ponieważ to nie jest nasz produkt hagerowski, który by można było w zestawieniu materiałów wrzucić. Czy przy pomocy programu mogę projektować szafy sterownicze, prądy do 100 amperów? Tak, bo jeżeli popatrzymy tutaj na naszą strukturę projektu, przejdziemy na schemat. Mamy ten schemat jednokreskowy, prawda? I mamy tylko to na jednym arkuszu, ale możemy sobie dodać arkusz sterowania, przełączyć się na ten arkusz sterowania i tutaj możemy już normalnie rysować sobie przewody tak jak chcemy i jak nam potrzeba. Oczywiście tutaj mamy zasilanie akurat trójfazowe, natomiast rysujemy to, co chcemy. Możemy tutaj też dodać przykładowo moduł elektroniczny i styki z naszych aparatów i wykorzystać je w jakimś obwodzie sterowania, który jest. Także na jednym z webinarów również obwody sterowania były dokładniej omawiane. Także też zapraszam do archiwum webinarów, bo no tutaj nie ma jakby możliwości, żebym wszystko powiedział. Natomiast przez dodawanie arkuszy sterowania jak najbardziej możemy po prostu sobie tutaj rysować. I pomimo, że jesteśmy w schemacie jednokreskowym, w schemacie automatycznym, to na arkuszach sterowania możemy rysować sobie ręcznie wszystkie połączenia, które nam pasują. Czy jest również możliwość dodawania łączek instalacyjnych wagą? Tak, ale z innego poziomu, jako produkty użytkownika.
Dwa webinary z maja i czerwca mówią o dodawaniu produktów użytkownika. Tam akurat skupiałem się na liczniku i na sterowniku. Od takim magistralnym wykorzystałem jako bazę nasz sterownik KNX-owy. Natomiast można jako złączki dodać również te elementy z WAGO, stworzyć po prostu swój produkt i wtedy wykorzystywać te produkty. Natomiast jeżeli dla uproszczenia można, ponieważ gabarytowo te produkty są podobne, można na przykład złączki piętrowe nasze stosować, czy złączki pojedyncze, a ewentualnie w zestawieniu materiałów to zmienić. Także dwie drogi, albo stosujemy nasze i ewentualnie podmieniamy, czego nie polecam, ale lepiej zostać przy Hagerze. Natomiast jako program ma możliwość stworzenia własnych produktów, czy użytkownik ma możliwość stworzenia własnych produktów i dodania ich do programu. Wtedy będzie je dodawał też w zestawienia. Czy jest możliwość dodawania w tabeli schematu więcej kolumn niż 4? Nie, ale można z tego wyjść w inny sposób. Akurat temat z wczoraj, więc od razu pokażę pewien układ. Aparaty do zabudowy, aparatura modułowa. Dołączymy jakiś. Tu jest ważne tylko, żeby nam coś, powiedzmy, zajęło miejsce. Damy tu jakiś wyłącznik różnicowo-prądowy. Damy wyłącznik. Damy tu, powiedzmy, stycznik. Ale załóżmy, że chcemy jeszcze coś dać, albo coś wydaliśmy po drodze. Więc możemy, podświetlając, stworzyć odejście na górze i zyskujemy jedną kolumnę. Mamy dwie kolumny. Więc w taki sposób, wykorzystując opcję, klikając lewym klawiszem, zaznaczamy prawym odejście na górze. Możemy je później usunąć. Także w ten sposób możemy jakby zyskać taką trochę oszukaną kolumnę. Jest to stosowane, więc jest to rozwiązaniem wtedy, gdy mamy więcej aparatów, więcej stopni jakby zabezpieczeń czy sterowań. Jak wstawić przy pracy na schemacie jednokreskowym na szynę CO1 aparaty odpływy do programu? Po dodaniu aparatów stawia automatycznie na szynę CO3. To jest dokładnie to, co pokazywałem, prawda, że podświetlając dany aparat, a może sobie tego zmienimy, podświetliłem nasz rozłącznik izolacyjny, klikam dystrybucję, wybieram go, przełączam na szynę CU2, przydziel, potwierdź i przełączyłem z szyny CU1 na CU2. Także jak najbardziej to jest do zrobienia. Czy urządzenia firm trzecich, sterowniki, zasilacze, złączki, falowniki mogą być wykorzystane w projekcie? Tak, to o tym mówiłem przed chwilą. Zachęcam do obejrzenia webinarów z końca maja i z czerwca na temat dodawania produktów użytkownika. Tam krok po kroku
omawiam, jak takie elementy dodawać i jak je później można do swojego projektu wkładać. Tu się powtarza pytanie o więcej niż cztery kolumny, więc dokładnie to, co przed chwilą mówiłem. Czy słuchacie, jak to wymierzą, znaczy nie mówię. Czy na schemacie jest taka możliwość? Struktura. Schemat sterowania. Proszę zobaczyć. Na schemacie akurat wielokreskowym jest to lepiej widoczne, ale ja zamknę katalog, żeby było lepiej widać i pokażę poprzedni arkusz. Proszę, tutaj ten most CU1 kończy nam się takim odniesieniem. Ta strzałka, że przechodzi to na drugi arkusz, na A1. Jeżeli przełączymy się teraz na drugi arkusz, to widzimy, że takie odniesienie jest tutaj dodane z arkusza pierwszego, z A14, z tego kwadratu. Także tak jak najbardziej program nam to robi automatycznie. Możemy takie odniesienia też sami generować, jeżeli rysujemy przewody i dodawać je. Natomiast na schemacie manualnym tam jest no też funkcja, powiedzmy, aktywna na pasku ikon, gdzie możemy takie odniesienia dodawać. I druga sprawa, jeżeli zmienimy kolejność arkuszy, to te oznaczenia będą jakby szły za połączeniem i numer arkusza będzie się zmieniał. Czy jest możliwość importu z łączek WAGO? Tak, ale tak jak wspomniałem, trzeba to dodać jako produkt użytkownika. W jaki sposób program wylicza robociznę, albo jak to zmienić na swoje koszty? Wejdziemy w wycenę. Tu mamy wycenę, ten widok kolumn możemy sobie zmieniać, co nam jest niepotrzebne, to możemy sobie poodhaczać, to jest jakby pierwsze. Natomiast w wycenie możemy tutaj warunki handlowe sobie ustalić, czyli rabaty, jakie mamy dla całej grupy Hager lub dla poszczególnych grup produktowych. To jedno. Praca i wyposażenie. I w tej zakładce możemy sobie wszystko ustalić. Jeżeli przykładowo kilogram miedzi ile waży i scharakteryzować tą miedź. Materiały dodatkowe, jakie tutaj mamy dodane. Jakieś swoje usługi. I tutaj jest robocizna. Jaki jest koszt roboczogodziny i ile, powiedzmy, tych roboczogodzin było. Także w
ten sposób możemy w module wycena te rzeczy po prostu sobie zrobić. Możemy też marże nasze, które narzucamy do danej robocizny, do wykonania danego zestawu, też tutaj możemy sobie ustalać. Mogą one być dodawane do danego projektu lub dla wszystkich projektów. Także to można w tym module wycena zrobić i tu mamy dodatkowe ikonki. Proszę Państwa, powiedziałbym, że jeszcze odpowiadając na Państwa pytania, udało się parę ciekawych rzeczy poruszyć. Naprawdę wiele z tych rzeczy omawiałem na wcześniejszych webinarach. Zachęcam do korzystania. Natomiast ja bym miał... Aha, jeszcze jedno pytanie. Już o tym mówię. Czy jest możliwy eksport? Tak, nie powiedziałem o eksporcie. Znowu o rzeczach, które są dla mnie wiadome, nie zawsze mówię. Już w strukturę projektu mamy ten rysunek, prawda? I możemy go tutaj wyeksportować. Ta ikona, która tutaj jest, to jest eksport. Wybieramy wersję DWG. Możemy sobie wybrać folder, jaki chcemy. I coś takiego eksportujemy. Zobaczę sobie. Już otwieram, tylko mam w drugim oknie. Zaraz Państwu pokażę ten eksport. Jak wygląda? Tak wygląda nasza rozdzielnica. Oczywiście, że też ją sobie możemy oglądać jak chcemy. Możemy też zmieniać widoki. Wtedy ta rozdzielnica zdecydowanie lepiej wygląda, jest bardziej czytelna. Także taki eksport jest jak najbardziej możliwy z programu HackerCAD. Jest możliwy również eksport BIM, plików BIM, ale nie mam przeglądarki do BIM-u, więc nie jestem w stanie tego zademonstrować. Natomiast jest to dostępne w narzędziach i tutaj BIM Export. I jeszcze pewne rzeczy możemy tutaj sparametryzować i do pliku IFC lub RFA możemy wygenerować. Czy można eksportować do PDF? Do PDF poprzez drukowanie. Możemy to zrobić albo dany widok tutaj, jeżeli chcemy wydrukować dokładnie ten widok, który mamy na pulpicie, na ekranie, albo poprzez ikonkę drukuj. Wtedy otwiera nam się okno do drukowania i możemy sobie wybrać, że załóżmy, chcemy wydrukować tylko rozdzielnicę pierwszą lub cały projekt i co chcemy wydrukować, prawda? Wycenę, materiał, schemat. Jeżeli ja tutaj nie robiłem już ustawień zabezpieczeń, ale również te ustawienia zabezpieczeń można wydrukować. Widok, powiedzmy, bez płyty. Mieć
I jeżeli teraz drukujemy, to drukujemy do pliku PDF. Nie puszczamy od razu na drukarkę. HackerCAD nie ma takiej możliwości, żebyśmy drukowali od razu na jakiejś drukarce, obojętnie czy ją mamy ustawioną jako domyślną, czy nie. Natomiast możemy wydrukować, puścić do PDF-a, czyli wygenerować plik PDF i dopiero z tego pliku PDF będziemy mogli drukować już normalnie na takim arkuszu, jaki chcemy. Czy to będzie A3 czy A4, w jakim formacie, jednostronnie, dwustronnie, to już zależy wtedy od drukowania, powiedzmy, od tego, co chcemy wydrukować i jaką mamy drukarkę. Wydrukowało nam 71 stron. Już tak w skrócie tylko pokażę, czyli ten nasz schemat jednokreskowy, prawda, obwód sterowania, widok izometryczny i wszystkie rysunki miedzi. Takie rysunki miedzi również dostajecie w komplecie, czyli dla kogoś, kto prefabrykuje, taki układ jest bardzo, bardzo pomocny. Wszystkie rysunki są, zaraz powiększę, są zwymiarowane, jaka szyna, jakie odległości, jakie otwory trzeba zrobić, aby te połączenia w zestawie wykonać. Także miedź można praktycznie przygotowywać wcześniej, nawet zanim dostanie się cały komplet materiałów. Także jest to też bardzo doceniane przez wszystkie firmy prefabrykujące. Czy arkusz A0 jest za mały? No tak jak powiedziałem, to co mamy, pokazała nam się tutaj ta rozdzielnica, prawda? Mamy taki widok. Czy jeszcze ten poprzedni rysunek? Możemy sobie tutaj wydrukować, powiedzmy, już w takim powiększeniu, jakim chcemy, ale to już jest kwestia drukarki i dopasowania arkusza do drukarki. Jeżeli mamy ploter, to w zasadzie nie ma problemu, żeby wydrukować to na A0, natomiast na normalnych, standardowych drukarkach, no to wiadomo, że A4 lub A3, prawda? Także mówię, drukujemy, mam program, eksportuję do PDF-a, mamy to wydrukowane w PDF-ie i z PDF-a już rzucamy na to urządzenie końcowe, które pasuje. Proszę Państwa, nie widzę więcej pytań. Moja taka prośba na zakończenie. Jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli chcielibyście jakieś tematy zgłębić, poznać bardziej, proszę piszcie do mnie, piszcie na czatach, korzystajcie z naszych social mediów. I będzie to uwzględniane w przygotowaniu kolejnych webinarów w przyszłym roku. W tym roku sądzę, że już Państwu dam spokój. Nie będzie więcej webinarów poświęconych HackerCAD-owi. Także te materiały będą też dodawane sukcesywnie do pliku z tutorialami, gdzie będzie można sobie w każdej chwili wejść i interesujące Państwa zagadnienie poznać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.